Dzień dobry. Tak sobie myślałem, że tradycyjnie powiem coś do Ewangelii, ale zainspirowało mnie, na początku mnie odrzuciło, bo w sumie nie widziałem tam nic nadzwyczajnego, a potem mnie zainspirowało pierwsze czytanie z Księgi Liczb i bardzo wam je polecam, bo to jest taka niesamowita scena, to jest Księga Liczb, czyli to są te dzieje, kiedy opisywana jest wędrówka Izraela z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej i te wszystkie ich przygody i też ich niewierności. A więc no, patrzymy na naród, który kompletnie jest nieidealny, który ma takie momenty, w których w ogóle zapiera się Boga, robiąc sobie złotego cielca. A tutaj mamy Balaama, który podnosi oczy, patrzy sobie na Izraela, na jego namioty, czyli na całe to obozowisko i pod wpływem Ducha Świętego, Ducha Bożego, zaczyna wypowiadać proroctwo, pouczenie. I mówi tam między innymi takie słowa, mówi: Jakubie, jakże piękne są twoje namioty, mieszkania. On wychwala w pewien sposób Izraela, mówi nad nim niesamowite zdanie i tak sobie myślę, że To wydarzenie z przeszłości, sprzed kilku tysięcy lat, może być niesamowitą inspiracją na dzisiejszy dzień i w ogóle na nasze życie. Że kiedy patrzymy na drugiego człowieka, czy na jakąś grupę ludzi, to możemy oczywiście, zgodnie z prawdą, wyciągnąć z tego człowieka zło. Możemy wyciągnąć to, co w tym człowieku jest złe i tym epatować, mówić o tym nieustannie. A możemy spróbować rzeczywiście, podobnie jak Balaam, ale do tego trzeba Ducha Bożego, bo to po ludzku jest bardzo często trudne, wyciągnąć dobro i uwielbić Boga w tym drugim człowieku, w dobru, które w nim jest. To nie znaczy, że to proroctwo, to słowo było różowymi okularami i od tej pory Izrael nie ponosił konsekwencji swoich głupich czynów i swoich głupich wyborów grzesznych, ale to znaczy, że sam prorok, czy tam Balaam, nie wiem, czy on był prorokiem, nastawia się inaczej do tego ludu. I może potrzebujemy takiego nastawienia dobrego, pozytywnego do drugiego człowieka. Może potrzebujemy takiego zobaczenia, że historia drugiego człowieka, czy jakiegoś narodu, jakiejś grupy, to nie tylko historia zła i grzechu i porażek, chociaż kiedy nie lubimy pewnych osób, byłoby to prostsze tak patrzeć w taki sposób, ale jednak w każdym człowieku jest dobro. I chrześcijanin, my już tym bardziej po krzyżu i zmartwychwstaniu, powinniśmy się nauczyć tego patrzenia, innego patrzenia. Chcę wyciągać dobro z drugiego. Dlaczego to jest takie ważne? Jeszcze raz powtórzę, nie dla różowych okularów, tylko dlatego, że po pierwsze to chroni moje serce. Jeśli skupiam się tylko na złu, to karmię się tylko złem, które jest w tej drugim człowieku, czy w tej grupie ludzi. Warto zobaczyć, że bardzo często też nasze osądy są nieobiektywne, są takimi osądami, które bardzo filtrują drugiego przez pryzmat swojego osobistego doświadczenia. Ostatnio oglądałem na tym grzesznym Netflixie świetny serial kryminalny Paradoks z Bogusławem Lindą. W ogóle jest tam kilka takich scen, kiedy Linda mnie po prostu wzrusza, szczególnie kiedy płacze. Ale wspominam o tym serialu dlatego, że jest tak skonstruowany, zresztą jak wiele serialów kryminalnych, filmów kryminalnych, że to, co się wydaje na początku oczywiste i złe, z biegiem akcji i wchodzenia w szczegóły, dochodzenia do pewnego rodzaju prawd, które są ukryte na początku, staje się właśnie całkowicie inne. I ten serial na nowo jakby mi uświadomił taką bardzo prostą sprawę w naszym życiu, że takie szybkie sądzenie, takie szybkie i pozorne wydawanie opinii i nie próbowanie w ogóle zobaczenia dobra w drugim czy w jakiejś grupie jest czymś, co prowadzi do kolejnych tragedii, do kolejnego zła, bo nic dobrego nie wychodzi z tego, że komuś ostatecznie na zawsze przykleimy łatkę zły. Nic z tego dobrego nie wychodzi, ani dla nas, ani dla tej osoby, ani dla całego świata. Więc idźmy dzisiaj z Balaamem i spróbujmy rzeczywiście, patrząc nawet na taki naród jak Izrael wtedy, który był pełen grzechu i błędów,
zobaczyć też piękno, które w nim jest, w tym drugim człowieku. Piękno, które może na początku wydaje się ukryte, ale jak się wejdzie właśnie na górę i popatrzy z góry na cały naród i zobaczy piękno tych namiotów, tej harmonii, tak samo jest z drugim człowiekiem. Jak się człowiek trochę zdystansuje do swoich emocji, do swoich przeżyć i zobaczy drugiego trochę z perspektywy, to zobaczymy coś więcej. To jest szalenie trudne, słuchajcie. Mówię to ze swojego doświadczenia, bo wtedy człowiek musi trochę stracić na tej swojej głupiej dumie, na tym, że wiem lepiej, na tym, że mi się wydaje, że ja jestem kimś, kto zna całą prawdę o drugim człowieku. A więc kiedy przyznaję się do tego, że nie znam całej prawdy, kiedy się przyznaję do tego, że w tym człowieku jest dobro, no to muszę te zaciśnięte dłonie poluzować, muszę otworzyć te ręce, a ten otwarty gest jest czymś innym niż właśnie zaciśnięte dłonie. Do widzenia.